zaczęło się od Facebooka i od spacerów właśnie w tym parku. Romantycznie było, miło, bardzo miło, ale te spacery trwały naprawdę długo. Nasza znajomość zaczęła się od tego, że przyszedłem do swojego kolegi. Jego dziewczyna była przyjaciółką Mileny. Zobaczyłem ją na zdjęciach i pomyślałem sobie, że fajna z niej dziewczyna. I się okazało, że ja pracowałem jako handlowiec, a Milena sprowadziła sklep i przyjechałem do niej z ofertą. Co sobie pierwszy raz o nim pomyślałam? Chyba, że jest fajny chłopak, w sumie wygadany i bardzo rodzinny. To było po pierwsze naszym spacerze. Potem myślałam sobie, nie, Boże, chyba dla mnie jest trochę za młody. Ale dzięki kochanym przyjaciółkom i wielu spacerom wyszło to, co wyszło. Będzie moim mężem. W sumie już jest. Uwielbiam z nią spędzać wspólne wieczory. Na pewno takim naszym, można powiedzieć, rytuałem w takie dni jak dzisiaj jest wychodzenie na nasz balkon i rozmawianie o wszystkim i o niczym. Uwielbiam z nim spędzać nasze wieczory na balkonie przy lampce wina. Uwielbiam z nim jeździć na rowerze. Uwielbiam z nim chodzić na spacery. W sumie uwielbiam z nim robić wszystko. Bawi mnie, gdy... No właśnie, bardzo wiele rzeczy mnie bawi, jeśli chodzi o moją narzeczoną. Na przykład takie sytuacje, gdy Milena wychodzi z domu i ni stąd, ni zowąd zapomina zamknąć drzwi. Nie ma jej kilka godzin, a drzwi są otwarte na oścież. Bawi mnie, gdy śpiewa, gdy w domu śpiewa pod prysznicem, gdy śpiewa w domu, śpiewa w pokoju, wszędzie śpiewa, w aucie śpiewa. Wtedy jest naprawdę zabawny, wczuwa się w to niesamowicie. Rozczula mnie, gdy zajmuje się dziećmi, czy gdy zajmuje się naszym psem. Na pewno ma bardzo dobre podejście do dzieci. Rozczula mnie, gdy bawi się z Lalusią. Po prostu jest wtedy taki czuły, jakby miał swoje dziecko na rączkach. I tylko Lalusia, Lalusia, lofki, lofki, lofki. Denerwuje mnie, gdy zostawia mi całą łazienkę do sprzątania po tym, jak ona się gdzieś szykuje. Denerwuje mnie jeszcze, gdy leżę w łóżku, leżymy w łóżku, ja chcę już zasnąć, a ona jak zwykle włącza jej się gadulstwo i cały czas mnie zagaduje, więc nie mogę przez to spać. W sumie to mnie rzadko denerwuje, ale jeśli już to robi, to chyba dlatego, że jest czasami takim powolniakiem, ale to tylko troszeczkę. Kocham ją na pewno za to, że jest dobrym człowiekiem, wspiera mnie, że czuję się przy niej swobodnie, możemy porozmawiać jak z najlepszym kumplem i że jest bardzo rodzinna. W sumie kocham go za wszystko, za to, że jest dla mnie bardzo dobry, bardzo rodzinny, czuły, troskliwy, za to, że potrafi mnie rozbawić do łez i za to, że zawsze jest przy mnie, kiedy tego potrzebuję. Dziękuję jej za to, że jest i że mogę na nią liczyć w każdej sytuacji. Dziękuję Ci za każdy dzień, za to, że zawsze przy mnie jesteś, za to, że nauczyłeś się mnie takiego totalnego optymizmu do życia i za to, że mnie bardzo kochasz. Bardzo Ci za to dziękuję. Dziękujemy Wam, kochani rodzice, bo bez Was by się to nie odbyło. Bardzo Wam dziękujemy za wsparcie, za to, że z nami jesteście. Bardzo dziękujemy Wam również za wspaniałe rodzeństwo. Kochamy Was bardzo. Zarówno z rodziny, jak i moim przyjaciołom, bo tak naprawdę każdy z Was miał wpływ na to, jak wyglądało moje życie aż do tej pory. Dziękuję. Taką dodatkową rodziną są dla mnie moi przyjaciele. Moje wszystkie przyjaciółki, których po prostu jest masa, które mnie wspierają, które przed tym ważnym dniem pomagały mi w każdym momencie, które do mnie dzwonią, które mi pomagają w każdej chwili, w każdym czasie. I moje kochane przyjaciółki, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję, bo jesteście również moją rodziną. Niestety nie wszyscy doczekali tego wspaniałego dnia. Bardzo mi brakuje nie tylko mamy, ale i babci, i wujka, i w ogóle reszty bliskich, których z nami nie ma. Ale ja cały czas żyję z taką myślą, że jednak te aniołeczki, że jednak mama jest gdzieś blisko, że jest tutaj z nami i ja naprawdę tak żyję, żeby ona zawsze była ze mnie dumna. Mam nadzieję, że jest, że wybrałam sobie kochanego męża i wiem na pewno, że byłaby z niego dumna, że jest dla mnie taki dobry. Dziękuję Ci, mamo, że pomogłaś mi go znaleźć.